Dzień dobry, dobry wieczór. Z tej strony Uba. Uba, Żaneta, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Wielu z Was zapewne wie, że w Izraelu trwa teraz wojna, jakiej nie było już dawno. I pytacie się mnie po pierwsze, czy jestem bezpieczna i bardzo Wam dziękuję za troskę i za słowa wsparcia. A po drugie, co tak naprawdę się tam dzieje? I ja się poczułam wezwana do tablicy i postanowiłam nagrać ten film ze względu też na to, że gdy były jakiekolwiek sytuacje w Izraelu, to ja zawsze starałam Wam się dać jakiś taki update od środka. Tak więc dzisiaj nie będzie inaczej. Po pierwsze i najważniejsze, jestem w 100% bezpieczna. Można powiedzieć, że utknęłam poza Izraelem, dlatego że ostatnie 3 tygodnie spędziłam we Włoszech i w Polsce i w tę sobotę miałam wrócić do Tel Awiwu. Wszystko szło nawet gładko, słuchajcie, na lotnisku. Nie było żadnego bałaganu, lot nie był opóźniony, co się rzadko zdarza. Przed samym wkroczeniem w izraelską strefę lotniczą nasz samolot jakby zawrócił i dostaliśmy komunikat, że lotnisko w Izraelu, w Tel Awiwie jest zamknięte. Będziemy lądować w Larnace na Cyprze. Ten komunikat w ogóle nie trzymał się żadnej kupy. Ludzie byli bardzo zaskoczeni i nie wiedzieli, co się dzieje. Nie dostaliśmy żadnych wiadomości, o co chodzi. Wylądowaliśmy w Larnace, no i wtedy ludzie włączyli sobie telefony i zobaczyli, że faktycznie coś złego w Izraelu się dzieje. Ja już miałam takie przeczucie, jak nam powiedzieli, że zawracamy, bo jaki inny powód mógłby być tego, że samolot nie wyląduje? Jednak myślałam, że to będzie bardziej, wiecie, w obrębie lotniska, że to nie będzie aż takie duże. W tym samolocie w Larnace, my zamknięci, chaos kompletny, nie dostajemy żadnych konkretnych wiadomości ze strony linii lotniczej, nie wiedzieliśmy co się stanie dalej, jak to się wszystko potoczy. No i w końcu po jakimś czasie usłyszeliśmy, że kto chce zostać w Larnace, może z samolotu wyjść, wziąć swój bagaż, kto chce zostać w samolocie, wracamy do Warszawy. I na decyzję było dosłownie kilka momentów. Ja nie wiedziałam zupełnie, co robić, więc zadzwoniłam do Nira i chciałam się dowiedzieć, o co chodzi, jaka to jest w ogóle sytuacja i co się dzieje. Na szybkości zadecydowałam, że jednak wracam do Warszawy. I w międzyczasie starałam się z internetu wywnioskować z tego całego chaosu, co się stało w tym czasie, kiedy my byliśmy w samolocie. Bo wystartowaliśmy normalnie i nikt niczego się nie spodziewał. Ja też staram się być, wiecie, bardzo na czasie, jeżeli chodzi o różnego rodzaju sytuacje i wiadomości. I nic nie wskazywało na to, znaczy, wiecie, nie tak w 100% nic, ale nie było jakichś poważnych alarmów, że coś się stanie. Okazało się, że o godzinie 6:30 w Izraelu zawyły syreny i około 2 do 5 tysięcy rakiet zostało wystrzelonych ze strefy Gazy w stronę Izraela. 2 do 5 tysięcy tutaj zależy od źródła, które nam podaje te numery, ale to nieważne. Podczas gdy te rakiety spadały na centralną część Izraela, jak również na miejscowości, które są w pobliżu strefy Gazy, stało się coś, czego nie było wcześniej. Terroryści z Hamasu wdarli się na teren Izraela i w sieci krążą filmiki, jak oni po prostu rozerwali tę siatkę i różnego rodzaju pojazdami i motorami, nawet na pieszo, przechodzą po prostu na teren Izraela. Widzieliśmy też terrorystów z Hamasu, którzy lądują paralotniami. Czytając to wszystko, ja nie mogłam uwierzyć, co się tak naprawdę dzieje, bo to nie były moje pierwsze rakiety, o czym dobrze wiecie. I z rakietami zazwyczaj było tak, że jeżeli było się w Tel Awiwie, to jest to zagrożenie i jest to sytuacja nieprzyjemna, ale prawdopodobieństwo, że coś Wam się stanie, jest bardzo niskie dzięki żelaznej kopule. Tutaj w ogóle rakiety rakietami, ale siły Hamasu, które były na lądzie, to był najgorszy problem. Jestem więc teraz w Polsce, no i czekam na pierwszą możliwość tego, żeby wrócić z powrotem do Tel Awiwu. Nir jest w Tel Awiwie razem z Wandzią, więc to się wydaje naturalnym wyborem. Niestety w tym momencie nie wiem, czy jakiekolwiek samoloty będą do Tel Awiwu lecieć. Kiedy powiedzieli nam w tym samolocie, w którym byliśmy, że lotnisko w Tel Awiwie jest zamknięte, to niestety było to kłamstwo, dlatego że lotnisko Ben Gurion zamknięte nie było.
Tylko linia Wizz Air zdecydowała się po prostu nie lądować w Tel Awiwie. Lotnisko jest otwarte i na przykład izraelskie linie lotnicze normalnie startują i lądują. Wiadomo, że jest większy chaos, ale to wszystko się odbywa. Tfu, tfu, odpukać, trzymajcie za mnie kciuki, żeby to się wszystko jakoś unormowało, to wtedy będę mogła wrócić do domu. Teraz wróćmy do opisu sytuacji. Więc w sobotę te rakiety ze Strefy Gazy leciały we wszystkich kierunkach, głównie w stronę tych przygranicznych miejscowości, ale syreny także były i w Berszewie, i w Tel Awiwie, i wiecie, w okolicach. To nie było jednak najgorsze, tak jak wspominałam, najgorsze były te siły Hamasu lądowe i stało się coś, co trudno mi będzie o tym mówić i to opisać, ale to chyba jest jedna z najstraszniejszych sytuacji w ostatniej historii Izraela. Od razu tutaj trigger warning, jeżeli jesteście wrażliwi na przemoc, to darujcie sobie ten film ogólnie cały. Od tego momentu siły Hamasu wdarły się do miasta Sderot, gdzie terroryści jeździli samochodami po ulicach i strzelali do przypadkowych ludzi. W Izraelu teraz były święta i był także festiwal, my to nazywamy Mesibat Teva, czyli po prostu festiwal muzyczny na wolnym powietrzu, taki rave po prostu. I na teren tego festiwalu wdarli się terroryści, którzy zaczęli strzelać do ludzi, zabijać ich, porywać ich. Tam się działy dantejskie sceny. To trudno jest to opisać. Na ten moment wiemy, że zabitych zostało tam około 260 osób. Zostali też wzięci zakładnicy, z którymi nie wiadomo, co się dzieje. Zakładników wzięto też w Netiv HaAsara, Be'eri i Ofakim. W wielu miejscowościach grupy terrorystów grasowały, wchodziły do domów, strzelały do ludzi, podpalały domy. Od razu zaczęto powoływać do izraelskiego wojska rezerwistów. Jak może pamiętacie, ostatnio Wam mówiłam, że podczas tych protestów w Izraelu wywiązała się taka grupa rezerwistów, którzy odmawiali udziału w ćwiczeniach ze względu na obecną bardzo złą sytuację polityczną. Jednak w tym momencie ci, którzy protestowali, wrócili do swoich aktywności wojskowych. Rząd izraelski ogłasza, że jest w stanie totalnej gotowości do starcia z Hamasem i że Hamas tego bardzo, bardzo gorzko pożałuje. I nie wiem, czy orientujecie się, jak zazwyczaj wygląda dynamika właśnie eskalacji konfliktu izraelsko-palestyńskiego, ale to jest tak, że zazwyczaj jedna strona robi coś, potem druga strona odpowiada, potem jest taki ping-pong, wiecie, i mniej więcej. Nie powiem, że to jest symetryczne i ma to taką, powiedzmy sobie, taką samą siłę, ale mniej więcej jest to zbliżone. W tym momencie to wygląda tak, że Izrael absolutnie nie będzie się patyczkował z Hamasem i użyje swojej siły w bardzo, bardzo zdecydowany sposób. Wczoraj, 8 października, Izrael oficjalnie znalazł się w czasie wojny. Pierwszy raz od czasu wojny Jom Kippur w 73 roku. No i niestety początek tej wojny wygląda bardzo, bardzo podobnie. IDF ostrzelało około 400 obiektów w Strefie Gazy. Udało się też wyzwolić 22 miejsca, które były okupowane przez terrorystów. Liczba rezerwistów, którzy stawili się w wojsku, wzrosła do 300 tysięcy. Wszystko wygląda tak, jakby IDF miało wejść drogą lądową do Strefy Gazy. Ale na to nie ma jeszcze póki co żadnego potwierdzenia. Obawiamy się także, że do Hamasu dołączy też libański Hezbollah i to się wszystko rozleje również na północ kraju. I póki co mieszkańcy, którzy są właśnie przy granicy, są proszeni o to, żeby się ewakuować gdzieś dalej w głąb kraju. Podobnie ewakuacje zalecono osobom właśnie z tych miejscowości, które są dookoła Strefy Gazy. Przez cały dzień oczywiście są rakiety, pytałam Nira dzisiaj, na szczęście tfu tfu odpukać. Rakiet w Tel Awiwie nie było słychać, no ale niestety są w innych miejscach. Izrael też aktywnie ostrzeliwuje różne cele w Strefie Gazy, głównie tam, gdzie myślą, że ukryli się ludzie z Hamasu, ale
Jest taki problem w Gazie, że po pierwsze jest bardzo gęsto zaludniona, po drugie terroryści z Hamasu używają cywilów jako żywej tarczy, czyli w miejscach, gdzie składują na przykład broń albo mają swoje jednostki, są normalni cywile, normalni ludzie. Ich głównym takim, powiedzmy sobie, biurem, head office jest szpital. Oni mają pod głównym szpitalem w Gazie swoją norę. I wiadomo, że trudno jest to ostrzelać z powietrza, bo Izrael nie chce strzelać do szpitala. W przeciwieństwie do Hamasu, który trafił w szpital w Aszkelonie. Na ten moment po stronie izraelskiej mamy 700 osób zabitych, ponad 2000 rannych, ponad 100 zakładników i rodziny desperacko szukają kontaktu z ludźmi, którzy byli na tym koncercie, na tym festiwalu i nie ma z nimi, wiecie, w tym momencie żadnego kontaktu, więc są trzy możliwości. Albo udało im się gdzieś uciec i się ukrywają, albo niestety zostali zabici na miejscu tego festiwalu, albo zostali porwani do Strefy Gazy. Po stronie palestyńskiej 400 osób zabitych i ponad 2000 rannych. Pamiętajcie, że ten mój film jest ogromnym, ogromnym skrótem tego, co się tam teraz w tym momencie dzieje. Dzieją się też różne rzeczy w tym samym czasie, ale w różnych miejscach, więc w tym całym chaosie informacyjnym trudno jest tak naprawdę to wszystko zebrać i ten film byłby dużo, dużo dłuższy. Sytuacja jak zawsze jest bardzo dynamiczna, ja to nagrywam w poniedziałek, mam nadzieję, że dzisiaj jeszcze wstawię Wam ten film, ale może być tak, że w momencie, kiedy go opublikuję, sprawy będą wyglądały zupełnie inaczej. Co do reakcji Polski na tę wojnę, oczywiście rząd chwali się w mediach, jak to nie chce pomóc polskim obywatelom i będzie wysyłał wojskowe samoloty, które mają Polaków uratować z tego miejsca i przywieźć ich bezpiecznie do Polski. To brzmi bardzo pięknie i bardzo szlachetnie, niestety w realnym życiu to nie wygląda aż tak kolorowo, dlatego że jest ogromny chaos w związku z tymi samolotami. Wiecie, wiele osób w ogóle nie wie, gdzie się mogą zapisać, jak się mogą zapisać, kiedy będą samoloty, czy będą samoloty, kto może być na liście. Polska ambasada, jak to polska ambasada w Izraelu, nie zaskakująco, nie odpowiada na maile, telefon nie działa, jest bardzo, bardzo trudno albo niemożliwe, żeby się z nimi skontaktować. Turyści, którzy utknęli w Izraelu, śpią na lotnisku już parę dni i czekają na to, że może ten samolot przyleci. Samolot też podobno nie jest za darmo. Z tego, co słyszałam od ludzi, którzy próbują się wydostać stamtąd, to zauważyli, że jakiś samolot już wyleciał, ale osoby, które w tym samolocie były, to głównie były pielgrzymki i księża. Reszta osób została bez jakichś bardzo konkretnych informacji. Kolejną rzeczą to jest to, że do tych samolotów po pierwsze nie można brać nikogo, kto nie ma polskiego paszportu. Nie można też wziąć partnera, partnerki, którzy nie mają polskiego obywatelstwa. Więc jeżeli chodzi o to, o rodziny, jest to złe. Jeżeli chodzi też o rodziny, nie można brać ze sobą żadnych zwierząt na pokład. A są tu osoby, które mają zwierzęta, są z Polski i chciałyby ten czas wojny po prostu z dziećmi przeczekać w Polsce, no ale nie wyjadą ze względu na to, że co zrobią ze zwierzakami. Kolejna kwestia do poruszenia, jak i dlaczego do tego w ogóle doszło. Jak zawsze mówię, ten konflikt jest tak skomplikowane, że nie da się wymienić wszystkich powodów i zrozumieć tego tak do końca, ale chyba takim głównym, tak mi się wydaje, jest to, że Izrael zaczął rozmawiać z Arabią Saudyjską, żeby Arabia Saudyjska uznała istnienie Izraela i żeby mieli ze sobą relacje dyplomatyczne. No a jak może wiecie, mam nadzieję, Hamas jest popierany przez Iran. Iranowi nie bardzo podoba się sytuacja, kiedy po pierwsze kolejny arabski kraj znormalizuje stosunki z Izraelem, a po drugie, jeżeli tak by się stało, to Arabia Saudyjska mogłaby dołączyć do programu nuklearnego amerykańskiego. No i to Iranowi się jeszcze bardziej nie podoba. Jest to oczywiście ogromna porażka izraelskiego wywiadu, który w tym momencie stracił
taki jakby szacunek, renomę i zaufanie ludzi. Izraelski wywiad, który ma być jednym z najlepszych i najskuteczniejszych na świecie, dopuścił do takiej sytuacji, kiedy tak duża akcja, tak bardzo zorganizowana, tyle ludzi, którzy w tym wzięli udział, nie zostali wykryci. Jak to możliwe, że na przykład nie było wiadomo, że ludzie z Hamasu dostają broń skądś, być może z Iranu, bo zaczęli mieć bardziej nowoczesną broń i wiadomo, że takiej broni nie złożyli sobie gdzieś w bunkrze na kolanie, skąd się musieli dostać. I to, że izraelski wywiad tego nie wiedział i nie przewidział tego, że to wybuchnie w taki sposób, no to tutaj, jeżeli chodzi o dyrekcję izraelskiego wywiadu, głowy się posypią. Jeszcze jedno, bardzo proszę, żebyście powstrzymali się przynajmniej na moim kanale od krzyczenia haseł typu Palestyna ma prawo się bronić przed okupantem. Tak zazwyczaj mówią ludzie, którzy nie mają zbyt wielkiego pojęcia, jeżeli mówią o tej sytuacji teraz, w tym momencie, w ten sposób. I co mnie boli, mówią to bardzo często ludzie z lewej strony, czyli ludzie tacy jak ja. I tutaj mam taki problem, dlatego że być może włącza się wtedy taki, wiecie, syndrom białego wybawcy, który tym, że wstawi sobie na mediach społecznościowych obrazek z Free Palestine, wybawi tym i rozwiąże konflikt na Bliskim Wschodzie, no to jest chucpa, żeby tak myśleć. Wiecie, możecie być pro-Palestine bez bycia pro-Hamas. A w tym momencie to Hamas zaatakował Izrael, więc popieranie tego, co się teraz dzieje, to jest pro-terroryzm. Hamas to organizacja stricte terrorystyczna, która terroryzuje też Palestyńczyków, nie dając im normalnie żyć, nie dając im się normalnie rozwijać. Stosują terror i ludzie się ich boją tam, boją się powiedzieć cokolwiek przeciwko Hamasowi, bo wiadomo, jak to się może dla nich skończyć. Nie skończy się to dobrze. Ludzie są zastraszeni. Hamas również zasysa wszystkie pieniądze, które idą na pomoc Palestynie z różnych krajów, czy to z Europy, czy z innych. I zamiast za te pieniądze, nie wiem, wybudować szpitale, szkoły, rozwinąć to miejsce, oni to wydają wszystko na siebie i na broń, którą potem atakują Izrael. Musicie też wiedzieć, że teraz opowiadając się za działaniami Hamasu, popieracie rząd Iranu i popieracie zachcianki Putina. Hamas to nie jest ruch oporu, to jest organizacja terrorystyczna, która wdziera na teren innego kraju, strzela do dzieci, starszych osób, kobiet, która potrafi porwać kobietę, zgwałcić ją, zabić, a potem jej nagie ciało ciągać po, wiecie, po miastach, gdzie ludzie skaczą po tym ciele i je opluwają. Czy więc popieracie takie zachowania? Takie metody wyzwalania się spod jarzma okupanta? Wyobraźcie sobie taką sytuację, że powiedzmy, okej, Hamas wygrywa tę wojnę. Co to znaczy Hamas wygrywa wojnę? Dopinają swego, czyli Izraela nie ma na mapie. Wybili wszystkich Izraelczyków i cały ten obszar należy teraz do nich. Wiecie, co by się tam działo? Okazałoby się wtedy, że oni mają więcej wspólnego z Iranem czy z Afganistanem niż z Wami, Europejczykami, którzy tak bardzo popierają ich działania teraz. No i jaką wtedy nakładkę na profilowe na mediach społecznościowych byście sobie nałożyli? Free Palestine, ale tym razem od Hamasu. Rzygać też mi się chce, kiedy widzę ludzi, którzy uważają tę sytuację jako jakiś mecz piłki nożnej, że kibicujecie tylko jednej drużynie, która musi wygrać, a ktoś musi przegrać. Słuchajcie, to po pierwsze, wiem, że nasz mózg jest tak zbudowany, że chce sobie rzeczy trudne upraszczać. To jest naturalne, ale miejmy też zdrowy rozsądek w tym wszystkim i jeżeli ten konflikt toczy się przez tyle lat, to znaczy, że jest mega skomplikowany i to nie jest takie proste, żeby opowiedzieć się po jednej czy po drugiej stronie. No to nie jest, słuchajcie, meczyk piłki nożnej, tutaj giną ludzie, bądźmy poważni. I w tej sytuacji nie ma wygranych czy przegranych, bo przegrywa każda strona, a najbardziej cywile.
Izrael też nie jest tutaj bez winy. Oj, nie, 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 nie. Szczególnie w ostatnim czasie, kiedy ten rząd zrobił się taki ultraprawicowy, to podsyciło, wiecie, takie nienawistne morale wśród obu stron, niestety. Ale to nie tylko ten rząd z prawej strony. Jakoś tak przez te ostatnie lata ta sprawa palestyńska była tak zamiatana gdzieś tam pod dywan, położona do szafy i co będzie, to będzie. Nikt jakoś nie miał dużego planu, żeby coś z tym zrobić, żeby coś zmienić. No i wiadomo, że jak taka tykająca bomba zostanie odsunięta, wiecie, gdzieś tam z boku, no to kiedyś wybuchnie. Może to jest też taki wake-up call dla izraelskich polityków, że tego tematu nie można ignorować. Bo to wszystko tworzy właśnie takie postawy ekstremistyczne z dwóch stron. No i kończy się to bardzo, bardzo źle. Słuchajcie, to chyba tyle na dzisiaj z tego, co mam do powiedzenia. Tak jak mówiłam wcześniej, być może sytuacja się zmieniła w momencie, kiedy oglądacie ten film, ale bądźmy dobrej myśli, że jeżeli coś się zmieni, to zmieni się na dobre dla obu stron. Trzymajcie też kciuki za mnie, żebym mogła nareszcie wrócić do Tel Awiwu. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie dzisiejszego filmu. Pamiętajcie, że możecie wesprzeć mój kanał. Na dole będzie przycisk podziękuj. Możecie tam zostawić dowolną kwotę. Za wszystkie kwoty bardzo, bardzo Wam dziękuję. Polecam Wam też obejrzenie innych moich filmów na tematy izraelsko-polityczne i okołopolityczne, żebyście mogli zrozumieć mniej więcej, co tutaj się ostatnio działo i co wpłynęło na sytuację teraz. Zapraszam Was również na moje social media, linki znajdziecie w opisie na dole. Póki co żegnam się z Wami serdecznie i do zobaczenia, mam nadzieję, w lepszych czasach. Pa!